Dzień dobry. Cześć. Jest 5:30, idę do stajni. Przez ten śnieg to nawet światło jest. Idę do stajni szykować konie. Henryk już pojechał zawieźć moją bryczkę w miejsce, gdzie dzisiaj będę powoziła. Niewiele widać. No bo ja samochodem tylko konie mogę zabrać, nie mogę zabrać bryczki, więc na dwa razy, a Henryk dzisiaj powozi w innym miejscu. Ponieważ jest mróz i śnieg, to koniom na podkowy trzeba założyć takie coś, takie małe obcasy, żeby stały lepiej. Się nazywa Modax. Na tylnych nogach mają na stałe, ale naprzód zakładamy tylko w razie potrzeby. No i właśnie taka potrzeba nastąpiła. I tak właśnie takie obcasiki wyglądają. Konie gotowe. Trochę rannego sianka i wychodzą. A pozostałe konie są już w parku i też będą dzisiaj powozić. Henryk gotowy do drogi. Ja gotowa do drogi. Dojechałam. Przyczepa stoi. I czekam teraz na Michelle. Koleżanka, żeby mi pomogła. I chyba właśnie przyjechała. Tak, właśnie przyjechała. Wszystko zmrożone. Co wiekla?
gębą, nie? Nej, det er det. Nej, det er det. Jeg vender lige her. Vi kommer den der vej. Okay, jeg kan godt vende her. Koni załadowane, bryczka. Jadę do domu z końmi i zaraz tu przyjeżdżam po bryczkę. Tak godzina mi zejdzie. Zabiorę piski i przyjedziemy. No, zmarzłyśmy, jedziemy do domu. No dobra, właśnie przyjechałam po przyczepę i Henryk właśnie dzwonił, że też już wraca z tego miejsca, gdzie on powoził i też wszystko poszło dobrze, więc dzień udany. Teraz do domu, nakarmić koni,
i koniec na dzisiaj. Więc tak, jak zaczęliśmy o godzinie 5, w pół do 6, to tak skończymy o 17.30, 18. Taka była nasza sobota w mrozie. Do zobaczenia następnym razem. Pa!